Wczoraj w Muzeum Orła Białego miało miejsce otwarcie wystawy Dekada Solidarności. Wystawę można oglądać do 6 października. Dokumentuje ona dekadę działań Solidarności w latach 1980-1989. Wystawa przygotowana została przez ośrodek Karta przy współpracy z Domem Spotkań z Historią w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Na wystawę składają się zdjęcia, plakaty, rysunki i opowieści naocznych świadków. Teksty, oprócz krótkich informacji historycznych, są wyłącznie źródłowe. Relacje świadków, zapisy dziennikowe i pamiętnikarskie, cytaty z prasy, dokumentów, fragmenty przemówień. Dekada Solidarności w jasnej, przejrzystej formie pokazuje historię procesu, który doprowadził do obalenia komunizmu w Polsce i innych krajach Europy Wschodniej. Wystawa ta została przygotowana przez ośrodek Karta we współpracy z Domem Spotkań z Historią w Warszawie. I to jest wystawa planszowa, którą z Warszawy przywieźliśmy specjalnie dla Państwa. Dotyczy ona Dekady Solidarności, taki jest jej tytuł, i mówi o latach 1979-89 i tę wystawę pragniemy Państwu pokazać. Oprócz tej części ogólnej, jak każdą wystawę tymczasową, staramy się uzupełnić własnymi zbiorami. W tym wypadku są to archiwalia i wydawnictwa drugiego obiegu z lat 1980-1989. Na czas wystawy większość z tych wydawnictw otrzymaliśmy z Miejskiej Biblioteki Publicznej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej. Są to depozyty osób prywatnych. Mottem dla całej ekspozycji jest pełne uznania dla Polaków zdanie brytyjskiego historyka Timothy'ego Gartona Asha. W Polsce to trwało 10 lat, na Węgrzech 10 miesięcy, w NRD 10 tygodni, a w Czechosłowacji 10 dni.